Henryk powiedział na samym początku o tej historii polsko-żydowskiej. Ja ciągle ją powtarzam, że my, jako Polacy, jako Polska, jako naród, jesteśmy najbardziej połączeni z żydowskim narodem. Dlatego, że kiedy oni zostali wygonieni po zburzeniu świątyni, to tak naprawdę tułali się przez całe wieki, gdzieś byli wyganiani i tak dalej, do inkwizycji, kiedy to ona zaczęła się, no niestety nie tak jak mówi wielu wierzących, od nawracania pogan, ale inkwizycja zaczęła się od prześladowania Żydów mesjańskich w Hiszpanii. I wtedy ten masowy przypływ Żydów do Polski zaczął się. Oni wcześniej oczywiście mieszkali. I ta nasza historia jest najbardziej związana. Żydzi są najbardziej związani w pewnym sensie z Polakami. I tu się też dokonał największy dramat żydowskiego narodu na naszej ziemi, która się zaczęła w Lublinie. Ja się zawsze zastanawiałem, jak to się mogło stać. I to pytanie jest trudne i odpowiedź też. Natomiast to, co powiedział Henryk, że my jako naród nie do końca stanęliśmy na wysokości zadania. Nie do końca stanęliśmy na wysokości zadania, dlatego że ja jeszcze raz powtórzę, może wielu słyszało, znam taką historię jednego Żyda i on mówił, to nie chodzi o to, żeby obarczać Polaków, bo to nie w tym rzecz, bo to niektórzy mówią, że to Polacy. Nie, to nie o to chodzi, ale taki Żyd powiedział, mówi, słuchaj, ja mogę zrozumieć, że przyszli tu Niemcy i chcieli nas wszystkich wymordować. Mówi, ja to jestem w stanie zrozumieć tą nienawiść, którą mieli do nas. Ale nie mogę zrozumieć jednej rzeczy. Jak sąsiedzi mogli nas zdradzać? I on, mając tam teraz już pewnie 80 czy 90 lat, gdzieś to całkiem niedawno powiedział, mówi, nie mogę tego zrozumieć. I te wydarzenia z Chanuką teraz naprawdę są takie bardzo ciekawe i od nas ktoś powiedział, że są prorocze, oby takie były. Że ta sytuacja z posłem Braunem, która wydaje się taka słaba, nagle zamieniła się w sytuację, kiedy to większość naszego obecnego przywództwa, prawda, była przy Chanukii i zapaliła, widziałem kawałek tego filmu. Owszem, byli tam Żydzi ortodoksyjni, nie było pewnie Żydów mesjańskich, no niemniej jednak tą Chanukię zapalili. I tak się zastanawiam, co Bóg przez to chce powiedzieć nam teraz. Bo coś na pewno chce powiedzieć. Ta Chanuka była palona w Pałacu Prezydenckim, ale to zawsze tak było po cichu. I Chanukija, a teraz jakoś to tak wszystko, tak jak powiedział Henryk, nagle wszyscy, no prawie wszyscy Polacy dowiedzieli się o tym, o Chanukii, o święcie Chanuki, jakoś tak przez tą całą awanturę. I tak zaczęło się to polaryzować. Niektórzy mówią, no okej, nie, byli Żydzi, nie ma problemu, zapalmy i tak dalej, niektórzy wręcz przeciwnie. No ja wierzę, że to jest jakiś Boży znak i taka zachęta do tego, żeby ten temat żydowski w dobrze rozumiany sposób coraz szerzej pojawiał się w Polsce. On tak naprawdę powinien się pojawić od kościołów, od wierzących, od kościoła katolickiego, kościołów ewangelicznych, bo te środowiska są największe. I to się powoli zaczyna dziać. Ale też pojawiają się takie pytania, które mówią tak, ale po co są wspólnoty mesjańskie w Polsce? No przecież to nie jest Izrael. Ja wiem o 4 wspólnotach, które są, które powoli z roku na rok się rozwijają. Jest w Warszawie, jest w Gdańsku, jest w Gniewie, jest w Lublinie, taka ta nasza mała. Jest pytanie ze strony wierzących liderów kościołów, mówią, ale po co? No przecież tutaj nie ma w ogóle Żydów. Poza tym niektórzy, którzy są tam odpowiedzialni, nie są takimi Żydami, wiecie, z matki i ojca. I mówią, no co to za szopki są, nie? I w ogóle po co? No? Słuchajcie, no jeśli Żyd został powołany do tego, żeby nieść dobrą nowinę do nieżydów, to dlaczego nie Żydzi
nie mogą być powołani do tego, żeby nieść Ewangelię Żydom. Nie widzę żadnej sprzeczności. Nawet jeśli wspólnoty mesjańskie są prowadzone przez pogan, czyli ludzi z narodów, to nie jest żaden konflikt biblijny. To jest po prostu normalna Boża logika. Ortodoksyjny Żyd, Rebbe Shaul, został powołany, żeby nieść Ewangelię narodu. Nie był powołany tylko do tego, żeby... Chociaż on zaczynał zawsze od Żydów. Więc wspólnoty mesjańskie na naszej ziemi, która ma tysiącletnią historię, w której był Holokaust, i ciągle powtarzam, że w naszym kraju jest bardzo wielu ukrytych Żydów. Jest jak najbardziej odpowiednim miejscem i pewnym oddawaniem długu wdzięczności Żydom. Rozumiem, że w Chinach może to być bez sensu, chociaż też nie do końca. Ale tutaj, gdzie przyjeżdżają setki tysięcy Żydów rocznie, gdzie jest wielu mieszkańców, którzy mają korzenie żydowskie, gdzie jest wielu Żydów, którzy są Żydami, ale może nawet nikomu nie mówią. Ja znam takie historie, gdzie mi przyznali się moi znajomi, po latach znajomości powiedzieli, ja jestem Żydem. Drugi mówi, ja też jestem Żydem. A wcześniej nie było tematu, ja po prostu nie podejmowałem, więc wyprzedzam pytanie może w wielu kościołach, po co? Po co chodzą w kipach, nie Żydzi, po co świętują szabaty? Są pytania, no przecież wiecie, wieczne są dyskusje, szczególnie z pastorami ewangelicznymi, mówią, słuchaj, no to sześć w niedzielę, no. Ta dyskusja jest po prostu bez sensu, no. Jak już coś mamy świętować biblijnie, to świętujmy szabat, a jak mamy nie świętować, czy to jest poniedziałek, czy niedziela, czy czwartek, to już to nie ma znaczenia, no Bóg kazał tylko obchodzić szabat, cała reszta to jest kwestia wolności, więc te dyskusje nie mają żadnego sensu. A dlaczego chodzą w kipach nie Żydzi, no? No Paweł mówi, rabin, żeby ich pobudzić do zazdrości. To nie chodzi o to, żeby siebie teraz z siebie robić Żyda. No jak masz ochotę przyjść na szabat w kipę, to po prostu przyjdź. Może przyjdzie Żyd, dla niego jest to symbol, prawda, jakiegoś element żydowski. On się może zachęci, może się zainteresuje. To jest zupełnie drugorzędne wtedy, nie? Czy ty masz babcię, dziadka, czy ty jesteś z matki, czy z ojca, czy ty jesteś stuprocentowy, czy u ciebie jest tylko 10%. To nie ma znaczenia. Chodzi o to, żeby po prostu otworzyło się ich serce, żeby oni zobaczyli, że Żydzi i nie Żydzi wielbią żydowskiego Boga. Żeby coś w ich sercu pękło, żeby Boży Duch na takich szabatach czy na innych spotkaniach przyszedł. I dlatego te wspólnoty, które dzisiaj w Polsce powstają od całkiem niedawna, naprawdę są ważne i są potrzebne. I rolą Kościoła w Polsce jest nie przychodzenie i czepianie się, kwestionowanie, czy ten jest Żydem, czy ten ma jakieś pozwolenie, dlatego że no, słuchajcie, no, oczywiście Żydzi mesjańscy byli zawsze od czasów Mesjasza, kiedy on przyszedł, zawsze, tylko byli w takiej mniejszości, byli tak gnębieni, że nikt prawie o nich nie mówił. Dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy ten ruch mesjański idzie już w tysiące i sytuacja jest inna. To nawet Żydzi ortodoksyjni już mają problem, żeby to niszczyć i kwestionować, ale chodzi mi o to, że rola Kościoła, jedną z ról, jest wspieranie ruchu mesjańskiego. Jest podnoszenie wspólnot mesjańskich, nie wychodzenie ludzi z Kościoła, bo to nie jest tak, że teraz wszyscy mają stać się wspólnotami mesjańskimi. Są ci, którzy mają to robić, ale wspieranie, po to, żeby podnosić ten element, bo Żydzi we wspólnotach mesjańskich czują się po prostu najlepiej. Jeszcze podam wam taki przykład. Kiedyś była taka dyskusja, mam przyjaciela rabina i ktoś mu zadał, jakiś chyba ksiądz, pamiętam, mówi, słuchaj, no ale no jak Żyd uwierzy w Jezusa, w Mesjasza, to co? No i tak, wiecie, normalnie to się oczekuje i odpowiedzi, no stanie się chrześcijaninem, takim nominalnym. A Żydzi nie lubią, jak się na nich mówi chrześcijanie. Po prostu tego nie lubią, dlatego że chrześcijaństwo im się kojarzy z prześladowaniem. Z inkwizycją, ze wszystkim tym, co jest najgorsze. Niestety, no dzisiaj się to już zmienia. I on mówi, słuchaj, jak Żyd pozna Mesjasza, Jezusa, to on nie staje się chrześcijaninem. On staje się jeszcze bardziej Żydem. On staje się jeszcze pełniejszym Żydem. I
I ta odpowiedź myślę, że jest bardzo dobra, że jest... I też chodzi o to, żeby wielu wierzących z kościołów to rozumiało, żeby nie robić z Żydów chrześcijan, żeby ich nie wciągać, żeby, wiecie, żeby... Tylko żeby pozwolić im być Żydami, którzy uwierzyli w swojego Mesjasza. Którzy się obrzezali ze względu na słowo i tak dalej. To jest, nie, to nie jest konflikt. Mesjasz tylko, znaczy tylko i aż uzupełnił tak naprawdę ich żydostwo. Dopełnił. I dlatego jeśli jesteście ze wspólnot różnych, katolickich czy tam ewangelicznych, to naprawdę jest czas, żeby wspierać ten ruch mesjański. On jest mały, często jest nieudolny, wiecie, to nie jest proste, nie? W katolickim kraju głównie, tak? A teraz tak, powstaje wspólnota mesjańska. Z jednej strony ma konflikt z synagogą, bo ortodoksyjni Żydzi no, nie tolerują, mówią, że jak Żyd uwierzy w Mesjasza, to już jest koniec, to już przestał być Żydem. A wspólnoty mesjańskie to są sekty chrześcijańskie i tak dalej. To jest taka oczywiście. A z drugiej strony no, chrześcijanie mówią, no są Żydzi mesjańscy, to jak oni się już teraz nawrócą, to dawaj ich do kościoła, nie? A wspólnoty mesjańskie, te żydowskie, to na początku, które były, żyły swoim życiem, nie? Też świętowały szabat, no bo coś mieli świętować? No przecież pierwsi Żydzi, którzy przyjęli Mesjasza, no przecież nie świętowali niedzieli, tylko świętowali szabaty. No. Rabin Szaul, no, no przecież nie zmienił, tak? No to było w ogóle nielogiczne. Ale myślę, że takie rozmowy w waszych wspólnotach, w kościołach, z waszymi liderami, które będą prowadziły do zrozumienia i takiej otwartości serca i zobaczenia tego, że Bóg na końcu czasu, w którym żyjemy, o którym mówił brat Henryk, on podnosi namiot Dawida, podnosi swoją obecność w żydowskim narodzie, podnosi uwielbienie żydowskie w tych czasach, ten namiot połamany Dawida. I wspólnoty mesjańskie, które powstają na całym świecie, gdzie są Żydzi i w Izraelu, wszędzie, są takim właśnie obrazem powrotu Bożej, prawdziwej obecności Mesjasza, Ducha Świętego do narodu żydowskiego. I rolą Kościoła, czy to katolickiego, jakiegokolwiek innego, jest wyjść całkowicie z teologii zastąpienia. No a nie ma żadnych podstaw, jest po prostu... No jest... Wiecie, no jest nie dość, że nielogiczna, to jest po prostu głupia. I ja myślę, że te dyskusje, rozmowy z waszymi liderami, jakieś takie w tą stronę, żeby zobaczyć to, że to naprawdę jest coś, co Bóg teraz czyni, co zapowiedział w swoim słowie i jest to dopełnienie albo wręcz powrót do samego początku w pewnym sensie. Także kochani, zaczynamy teraz kolejny etap, mamy uwielbienie, potem brak.